uczucie, kiedy chcesz jeszcze sobie 5 minut poleżeć, ale dajesz dziecku grającą zabawkę. Niestety, koniec spania. Trzeba wstawać. Dzień dobry, vlog. Nie przestrasz się. Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj w takiej innej odsłonie. Troszeczkę wolniejszy dzień. I stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę. Zaraz wam pokażę, jaka to jest maseczka. I od razu postanowiłam, że nagram dla was vloga, więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj postawiłam na maseczkę z Eveline Hydra Detox. Aktywny węgiel 8 w 1. To jest taka maska węglowa. Ostatnio byłam u kosmetyczki i pokazywałam wam, jakie paznokcie sobie zrobiłam na Instagramie, ale tutaj nie pokazywałam, więc tym razem postawiłam na miętę. Widzicie, ja już się pomalowałam. I tutaj mam jakiegoś nieprzyjaciela, ale nie zwracajcie na to uwagi. Jeszcze muszę tylko uczesać włosy, ale to później. Teraz idę na śniadanie. A na śniadanie dzisiaj pierogi. Straszną miałam ochotę. Okej, wiecie co? Żarłok. Agnieszka teraz będzie jadła arbuza. Uwielbiam arbuzy. A wy? Przez całą ciążę chyba zjadłam milion arbuzów. Bawisz się? Zobaczcie, jaka paczka wielka. Przyszły mi ostatnio te pudełka dla rodziców. Te skrzyneczki. I stwierdziłam, że wam pokażę. O, wyglądają one tak. Są naprawdę bardzo ładne. I cieszę się, że właśnie je zamówiłam. Okej, i tak wygląda ta skrzyneczka z przodu. A tak z tyłu. Ma tutaj takie dwie kokardki. Tutaj taki jakby materiał skóropodobny. Jak otworzymy, ma również wyścielony wszędzie ten materiał. Jest to naprawdę fajnie wykonana skrzyneczka. Ja zamierzam dać ją rodzicom w ten sposób, że będzie ona niezamknięta, zafoliowana i w środku będzie fotoksiążka i inne słodycze. Przyszłam tutaj do pokoju, żeby opowiedzieć wam, jakiego mam pecha związanego ze ślubem. Jak wiecie, zamówiłam sobie te buty i 35. Okazał się but za mały niestety i Karola chciała je wymienić, ale nie było mojego rozmiaru, więc już je zostawiłam. I nie wiem, chyba będę musiała je komuś sprzedać, a nawet nie chyba, tylko na pewno. To jest but z firmy Kotyl, wygląda on tak. Mam bardzo stabilny obcas, na czym bardzo mi zależało, bo słyszałam, że można w tych butach przetańczyć całą noc. No i tak, buciki kosztowały 249 zł, ja sprzedam je za 220 już z przesyłką, bo Karola właśnie mi tak wytargowała. No one są nowe, nienoszone i jakby tego było mało, to jeszcze moja obrączka ślubna jednak okazało się, że jest za mała, więc również ją powiększałam. Powiedzcie mi, czy wy też mieliście takiego pecha? Jak ktoś chce kupić buciki, to do mnie piszcie. Dobry arbuz? Dobry arbuz, pyszny, pyszny. Pycha. Pycha. Kto tu ma raj zabawy, Wikuś? Masz raj zabawy, tak? A mama będzie opalać nogi. Listonosz przyniósł mi jakąś paczuszkę. Myślę, że to pewnie paczuszka z Chin, z AliExpress. I sprawdzimy, co to takiego jest. Tak jak myślałam, jest to maseczka w płachcie. Tak właśnie dobrze wyczułam. I powiem wam, że tam można za 2 zł znaleźć taką maseczkę już z przesyłką. A u nas trzeba zapłacić 10 zł, więc naprawdę to się opłaca. Więc będziemy testować. Zabieram za nagrywanie dla was filmiku z objawami mojej ciąży, takimi pierwszymi, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to u mnie było, jakie miałam pierwsze objawy, zanim się dowiedziałam, że jestem w ciąży i jak w ogóle się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to podlinkuję wam tutaj gdzieś ten filmik, więc zapraszam was do oglądania.
A filmik, mam nadzieję, że uda mi się go zmontować. Wiecie co, zrobię to nawet zaraz, żeby sprawdzić, czy jeszcze raz go nie nagrać, bo nie ma Wiki, poszła z moją mamą na spacer, więc mam taką ciszę do nagrywania i chcę naprawdę z niej skorzystać. Ostatnio ktoś założył fanpage, więc jeśli macie ochotę obserwować, to serdecznie Was zapraszam. Tutaj macie nazwę i wydaje mi się, że tak jak patrzę, kogo obserwuje mój fanpage, że to zrobiła Agnieszka. Byłaś z babcią na spacerku? Tak? Tak, byłaś. I co robiłaś? Spałaś? Spałaś trochę z tuku puku? Będziemy robić zaraz pizzę, tak? Będziemy robić pizzę, nie? Kto chce mnie ugryźć? Kto chciał mnie przed chwilą ugryźć? Idziemy na drzemeczkę? Tata z tobą ma iść? Zawołamy tatę, żeby z tobą poszedł? Tak? Dobrze, zaraz mama zawoła tatę. Co tam? Co byś chciała? Co byś chciała? Halo? Gdzie ty wędrujesz? Spadniesz z łóżka, lala. Czytamy książkę? Chodź, czytamy książeczkę. No dobranoc, idziemy spać. Będziesz ty, mamusi, czytała? Okej, to czytaj, mamusi. Wiktoria coś nam nie może zasnąć, więc stwierdziliśmy, że gdzieś sobie pojedziemy, może nadjadę jakieś jeziorko, może tak po prostu pooglądać domki, porozglądać się, czy jest coś fajnego na sprzedaż. Zobaczymy. Jak widzicie, ja nie wyglądam zbyt korzystnie dzisiaj, ale jakoś się tym nie przejmuję. Trudno. Nie chcę mi się dzisiaj jakoś specjalnie ubierać, aczkolwiek gdzieś się tu wymazałam. I zastanawiam się, czy się nie przebrać. Nie no, ale chyba się przebiorę. Gdzie Junia jedzie? Junia jest? Tak? Klepu, klepu, tak? Fajna przejażdżka. Całą przyspałaś. Cześć kochani, wczoraj nie dokończyłam vloga, ale roznosiliśmy zaproszenia i później szczerze Wam powiem, że zasnęłam. I skoro tak się stało, to stwierdziłam, że dzisiaj go dokończę, więc zapraszam do oglądania. Bawisz się? Odzywam się do Was z samochodu, ale powiem Wam, że wracamy właśnie od znajomych, a w sumie wróciliśmy. I wcześniej jeszcze spałam i nic nie nagrywałam, więc myślę, że to jednak wyjdzie vlog jednodniowy. A tutaj moja dama już odpięta i gotowa do wyjścia. No właśnie. Przebrałam, bo już jest trochę chłodniej, nie zwracajcie uwagi na to pranie. I nałożyłam sobie koszulę. Białe rurki, do tego nałożę dasy, tak bardziej sportowo. No ale tak jak mówię, jest już chłodniej. I powiem Wam, że tą koszulę kupiłam jakieś 5-6 lat temu z Danielem. Kończymy tego vloga i dziękujemy za oglądanie.